Teraz wam pokażę, że jestem w k***a inteligentniejszy od każdego przeciętnego Polaka, którego spotkał Krzyszek Stanowski. Że ja jestem ponadprzeciętny inteligent. I że ja jestem tu, jest moja nauczycielka k***a stara z jakiegoś liceum, a inteligencją ja jestem tu. Indian nazywamy Indianami. Indian? Co? Indianami? Co? Dlaczego Indian nazywamy Indianami? Bo są Indianinami. Bo żyją w Indiach. Indian? Indianami? Nie nazywamy Indian Indianami. Jak to nie? Ja jak widzę gościa w pieropuszu i z łukiem, to mówię, że to jest Indianin. Nie, to jest Hindus. Hindus? Siema, tu profesor Stanowski. Dzisiaj będziemy sprawdzać ogólną wiedzę Polaków. A teraz zaczynamy. Jaki kontynent jest jednocześnie nazwą państwa? Jakie są kontynenty? No tak, jest tak. Jest Azja, Europa, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Chuj, Australia. Australia. Ameryka może? Azja. Ameryka? Wie wam! Jest taki... Aha, kurwa! Bo to musi być dokładnie ta sama nazwa. Patrzę w monitor, przecież nie mam tu monitora, tylko patrzę w krzesło, kurwa. Stany Zjednoczone Ameryki i Ameryka? Nie, chodzi o inny kraj, który też jest kontynentem. Afryka. Jest taki kraj jak Afryka? Tak. Ameryka. Mam w głowie albo Afrykę, albo Azję. Znasz taki kraj Afryka? Nie, ale ludzie mówią, że na przykład lecą do Afryki. A co z tą Azją wymyślić? No, chyba jest. Indyjski? Nie, moment. Nie ma takiego kontynentu. No ja wam powiedziałem coś. Ten tu? Emote only. Nie muszą być, nie, bo ja nie patrzę, tu mam monitor. Słowo mężczyzna. My, ę, ży, cyzy, a. O, no zna, dobrze. A. Łapier, my, ę, ży, czy, e, zyny, a. No zgadza się. Tak jest. Y, z, n, a. Widzieliśmy. Właśnie chyba tak. Idziemy dalej, czy próbujemy? To my, ę, rzec kropką, czy, szy, czy, z, n, a. My, ę, ży z kropką, cy, z, y, n, a. Tak jak ja zrobiła. Ile to jest? 3 dodać. 3 dodać 3. Dodać 3, 3 to jest tak, to się mnoży, 3 razy 3 to jest 9, dodać 3, 12. 3, 3, 9, 10, 12. 3 razy 3. 12. Tak. 18. Ile to jest 3 dodać 3 razy 3? 9. 3 dodać 3 razy 3, 9 plus 3, 11. Do jakiego państwa należy wyspa Malta? Do jakiej? Do Malty. Do Malty. Dobrze. Do... No chyba powiedziałem. Kierunek mieć tu. A nie tu. Najsilniejszą bronią człowieka jest jego umysł, a nie pięści. Umysł, a nie pięści. Do Włoch? W porządku. Hiszpania? Nie. Nie wiem, Malta? Tak. Zakręciłem ci, co? Delikatnie. A to do kogoś należy? Do Malty. Do Malty. Malta jest krajem. A, też. Do nikogo. Mongolia. A pierwszy kolego na Malcie, to bym tu robił tak. Maxuje eta opa, eta opa! Ten... 10,000 euro max bonus buy! Bonus buy! 10,000 today! Mongolia? Nie, w stronę. A ja muszę maturę tą bzdurę oglądać. I ostatnie pytanie, co to jest Bollywood? Bollywood to
ciężko, bo to tak ciężko wytłumaczyć. No ale Bollywood to jest rodzaj filmu indie, takiego, coś tańczą i śpiewają jeszcze tam, no. I czy znasz jakąś gwiazdę Bollywood? Krzysztof Stanowski, Hollywood, dokładnie. Bollywood. A oprócz tego to jest wytwórnia taka filmu w Indiach. Dokładnie. Nazwa indyjskiego filmu. Bollywood, no to jest miasto w USA. To jest takie słowo? No. Bollywood, miasto. Tak jest, brawo. Indiańska forma Hollywood. Taka. Indiańska? Ale Bollywood to na pewno jest taka wiocha w Polsce. Brawo. Sprawdzimy. Na 100% jest taka. Na 200%. Ty znasz jakąś wielką gwiazdę z Bollywoodu? Kristen Khan. No, no jest jeszcze ta wielką Natalia. Gwiazdę polską. No, jest jeszcze Natalia, tak? Podobno, tak. Nie, bo nie jest gwiazdą Bollywood, więc nie znam, więc Natalia się nie liczy. Po której stronie Amerykanie walczyli pod Grunwaldem? Amerykanie nie walczyli pod Grunwaldem. Po żadnej. A dlaczego? No bo pod Grunwaldem walczyli Krzyżacy z Polakami. A co Amerykanie wtedy robili? Nie była jeszcze odkryta Ameryka. O kurczę, dobrze. Nie oglądałem. Amerykanie zawsze biorą udział w wojnach, nie? To dlaczego akurat tej nie wzięli? Nie wiem. Wywalone mieli, no nie? Aha. Po której stronie Amerykanie walczyli pod Grunwaldem? Amerykanie nie walczyli pod Grunwaldem, chociaż walczył Kościuszko, który walczył w wojnie secesyjnej pod... w Ameryce. Stronę tak... Random Bruce. Dosłownie lewa, prawa, czy chodzi nie, o stronę... Nie, był tam... W Ameryce. Stronę tak... dosłownie lewa, prawa, czy chodzi nie, o stronę... Nie, był tam Ulrich von Jungingen. A, o, to... I nasz boss. Z historii dwójkę miałem. Tak? Pozdrawiam panią. Nie wiem. No ale bardziej Krzyżacy czy bardziej Polacy? Na pewno nie z Polakami. Czyli przeciwko nam. Tak mi się wydaje. Ty chciał być kurwa. Chłopie. W jakim języku mówi się w Austrii? W Austrii mówi się po niemiecku. Po niemiecku. Po austriacku. No nie. W austriackim. Po austriacku. Na pewno? Wiem, mam rodzinę tak, w Austrii. Czyli w Austrii. W Austrii. W Austriacku. Widziałem tego. Nie po niemiecku? Nie. W Austrii po prostu po angielsku się mówi, tyle że inny angielski bardziej. Ty nie myślisz o Australii? Możliwe. Po niemiecku. Nie austriacki. Nie, Austria jest na południe od nas. A, dobra, nie? To tam, co jest też Czechy, Słowacja, to tak, po słowacku, daje mi się. Po angielsku? Nie. Nie jest urzędowy, na pewno oni znają dobrze angielski. Austriacki? Po austriacku. Po angielsku. W austriackim. Z austriackim. Dobra, ale jak można powiedzieć, że po angielsku? Jeżeli x równa się 2, to ile będzie 3x plus 5? To mówiłem już. 11. Tak. Ta ciekawostka mam 11, mówiłem to, mówiłem to! Cieszymy się. Mówiłem to! X równa się 2 i 3x plus 5 to... No to x równa 7. Chyba. Nie no, x równa się 2. Które z tych zwierząt nie jest ssakiem? Masz tutaj kangura, walenia, chomika i żyrafę. Wszystkie są ssakami. Nie jest ssakiem? Nie jest. Wszystkie są ssakami. Brawo! Żyrafa. Nie jest ssakiem? Albo kangur. No, chociaż jak teraz sobie analizuję, to bardziej w kangura. To gryzon jest. Ja p***a. Chomik k***a, bo to gryzon. Bym poszedł? Waleń. Waleń. Waleń jest teraz ssakiem. No to chomik by wyszło na to. Chomik też jest. No waleń chyba nie jest ssakiem w takim razie. No i dobra. No kangur. Kangur nie jest ssakiem. Nie jest? Nie jest. Czy rybą? No, kangur? Do kangur również jest. Czy gadem? Tomik? Nie. Ta żyrafa? Kangur. Nie jest ssakiem, no to waleń. Jest ssakiem. No to może chomik? Też jest. No to kangur. Też jest. Żyrafa? Też jest. Waleń jest ssakiem i kangur nie jest ssakiem. Przeczytaj i przetłumacz słowa. Pink. Hu. O. Hu. Pomysł. Nie. Think. I think. Nie. Think. Kurwa, jak to było? Think. This thing. To coś, kurwa. Think. This thing. Think. O, właśnie. To coś. W angielsku think, czyli rzecz.
Something. Czyli coś! Czyli rzecz! Ha, ha, ha! Dobrze! Dobrze! Nie, 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 to jest coś, zgadza się. Nie, 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 nie. To jest rzecz. A thing to coś. Czyli myślę. A. Thing to. Nie zgadza się. Myśleć? Jeśli chcemy popływać w Amazonce, to na jaki kontynent musimy się udać? Południową Afrykę. Amerykę. Ameryka Południowa. Dokładnie. No tam do Afryki. Jeśli chcemy popływać w Amazonce, to na jaki kontynent musimy się udać? Brazylia. Z tą rzeką jest rozwiązana puszcza, która tam się. Kampinocka! Znajduje. Czy wiesz, jak się nazywa ta puszcza? Wiem, że w Polsce jest Puszcza Białowieska na przykład. No, ale mówimy o innej puszczy. Amazonka nie przepływa przez Polskę. Amazonka to w Azji? Nie. Nie, nie. W Australii też nie. Elo! Nie. Dzięki za trójkę. Puszcza Amazońska? No, bo tam też jest rzeka Amazonka. Są nierozerwane. Amazonii? Azja? Tak. Tak. Europa, Azja. Azja? Pierwsza litera się zgadza. Amazonka to jest rzeka, tak? Tak. Afryka? Teraz strzelam, Afryka. Amazoński? Nie. Nie ma takiego kontentu. Powiedz mi, co było stolicą Polski? Tuż przed II wojną światową? Warszawa! Tuż przed II wojną światową? Warszawa. Tak. Gniezno? I nie jeden by powiedział Gniezno! Ale nie, 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 nie! Gniezno było w średniowieczu prawdopodobnie. Przeżyć, ale tak bezpośrednio przed II wojną światową? Kraków? A bezpośrednio, dzień przed II wojną światową. Wiem, ja nie powiedziałem Gniezno. Kraków, Warszawa, coś takiego? Nie. A przed wojną to, to nie. Nie powiedziałem, w życiu Kraków. Nie powiedział Gniezno. Przed II wojną światową to... To raczej nic. Nie mieliśmy stolicy. No podejrzewam, że nie. Gdańsk. Co? Nie, nie Gdańsk. Na pewno Gniezno, no to było pierwsza. Nie, nie, ale tuż przed. Tuż przed, no to Kraków. Przeliteruj słowo rzadko. R-Z-A-D-K-O. R-Z-A-D-K-O. Dobra. Z-A... Igus. Pozdrawiam. 69. D-K-O. 3 złote. To będzie rzec kropku, a dyky o. Nie, to się nie dzieje. O ile już pamiętam. Dlaczego Indian nazywamy Indianami? Indian takich czerwonych dlatego, no bo... Nazwa Indianie po prostu, słuchajcie, została rdzennym ludom Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, który błędnie sądził, że dopłynął do wschodnich wybrzeży Indii. Gdybyście nie wiedzieli o tym. To tak było. Krzysztof Kolumb się pomylił i dopłynął do Ameryki, a nie do Indii. Dokładnie. Tak jak już dopłynął. Przypłynęli z z Indii do Ameryki. Indianie przypłynęli z Indii do Ameryki. No tak. Może to Indie wzięły się od Indianów? Nie wiem, pewnie sama nazwa Indianie coś znaczy. Dlaczego Indian nazywamy Indianami? Ponieważ wywodzą się z Indii? Ponieważ pochodzą z Indii. Pewnie Indianie byli pierwsi na terytorium... Na księżycu! Razem z tym szympansem, nie. Ameryki, zanim Amerykanie po czyli prostu się... Przepłynęli tam, tak? Tak, przepłynęli jako pierwsi. Indian? Indianami? Nie nazywamy Indian Indianami. Jak to nie? Mój dobry ja jak widzę gościa w pieropuszu i z łukiem, to mówię, że to jest Indianin. Nie, to jest Hindus. Hindus? Dlaczego Indian nazywamy Indianami? Bo mieszkają w Indiach? A westerny to... oglądałeś? Trochę kiedyś, z tatą. Kowboje i goście z tymi, z pieropuszami, nie? Tak, tak. I to byli Indianie. Mhm. Ale gdzie to było? W Indiach? W Ameryce. W Ameryce. Okej. Okay. Z ilu metrów strzela się rzutka? 11. Karny. 11. Dobrze. Z 6? Blisko dosyć by było. Albo 12? Okej. Okay. 30... Około 20. O kur... Mniej więcej... Mniej. No to około 15. 15? Oni są rozpani? Mniej. 10? Ja to wiem. Z 11 metrów. Chciałam powiedzieć 30. Ze 100 bodajże? Nie, nie powiem dobrze. Nie dokopaliby. Nie, bliżej, 50. Jeszcze bliżej? Jeszcze, 20. Chciałam powiedzieć 11.
Nie każdy ogląda piłkę nożną, tak? Proszę o... Nie każdy ogląda piłkę nożną. To 11 to liczba zawodników chyba. Z metrów, nie wiem, 20, 25? 3,5 razy 8? 3,5 i 3,5 to jest 7. To jest 7. I 7 to jest 14. 7, 21, 28. 3,5 razy 8, 3 razy 8 to jest 24, 28. Dobrze. 3,5 razy 8. To będzie 21 plus 4, 25. Nie no, Tomek, wierzyłem w ciebie. Ja bym jeszcze raz policzył. Nie wiem, serio, nie wiem, strzelam, że gdzieś koło 22, coś takiego. Dobra, chwila. To 8 razy 5 to jest 30, nie, 40? No. Tak. I teraz 8 razy 3. Ja p***dolę, no przecież ja to policzyłem, k***a! 3 złote. Elo, jak? Będziesz kiedyś w Tarnowie? Nie. Ja to wyliczyłem! 3, czyli 240? Nie 7 powiedziałem, tylko że 3,5 i 3,5 to jest 7. Dodać 7 to jest 14 i 7, 21 i 7, 28. Czyli 8 razy 3,5 to 28. 4. Coś pokręciłaś, co? Bo ty zamiast pół przemnożyłaś 5. Jeszcze przecinek, co? Właśnie. To 24 i 4. Co? Co? Do mnie mówicie? Że ja coś źle liczę? A ona mówi 24 przecinek 4. Masz jeszcze... 4. Tak. O, no. Czyli? 24,4. Nie. Co? Co trzyma w ręce dama z łasiczką? Łasiczkę. Łasiczką. Łasiczkę. Łasice. Tak, bądź gronostaja, różnie się mówiło. Tak, wcześniej, tak, wcześniej nazywano ten obraz dama z łasiczką, teraz z dama z gronostajem, no. Ale obie opcje uznaję za prawidłową. I to jest ten obraz, co tak. Ta łasica była jakoś chyba... Na szyi? Na szyi zaplątana, jak się nie mylę. I nie wiem, co czy... dusiła te... No nie! A może... Damę? A może nie? A tu może był szali? Co trzymała w ręce dama z łasiczką? Ze słynnego obrazu. Mona Lisa. Nie to. Ja pierdolę. Nieważne. Będzie można być. Czyli dama z łasiczką miała szalik, tak? Z łasicy. Ale nie, mam wrażenie, coś z jabłkiem chyba. Co z jabłkiem? Że chyba trzymała jabłko? Na jakim półwyspie leżą Indie? No niestety, muszę polec, bo nie wiem. Jedno jedyne pytanie, którego nie znam odpowiedzi. Na indyjskim. Ale szczerze, myślałem o tym, ale mówię, to by było za proste. Za proste to by było, gdyby leżał na Półwyspie Indyjskim. I dlatego nie odpowiem. Nie. Na Półwyspie Indyjskim. Tak jest. Azjatycki? Jedno pytanie muszę dać im odpowiedzieć. Nie leżę na Półwyspie chyba. Serio myślę, że indyjski. Leżą. Elo. Tak? Kurde, iberyjskim? Strzelałbym, że Indie raczej nie leżą na żadnym półwyspie. One są częścią kontynentu azjatyckiego. Ja, ale a... No. Proszę bardzo. Pan? Proszę bardzo. Indie nie leżą na żadnym półwyspie. No raczej nie. Nie? Nie. Nie na apenińskim? Nie. Nie mam pojęcia. Brawo, nie na apenińskim, ale na indyjskim. Nie. Nie? Nie. Ale dobrze pan gra. Bo dobrze się panu zaczął patrzeć. Tak. Okej. Okay. Mam pan takie, żebym zaufał, ale jednak nie. Nie ufasz mi. Nie. Dobrze. Słuchaj, zostajesz bystrzakiem odcinka, odpowiedziałeś na chyba wszystkie pytania dobrze. I... Jak go było w tym odcinku? Ja chłopa pierwszy raz widzę.